Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Cocktail TV. Jak pamiętacie, w poprzednich odcinkach pojawiały się koktajle. Dzisiaj zaskoczymy Was bardzo fajnym smakiem, ale podanym w próbówkach. Próbówki! Bardzo fajnie wkomponują się w domową imprezę, a tym bardziej zaskoczycie Waszych gości niekonwencjonalnym podaniem tych pysznych shotów, które dzisiaj przygotujemy. Bardzo wiosenne, orzeźwiające i dodające energii na te nadchodzące wiosenne dni. Zapraszamy! Na początku, standardowo, shaker uzupełniamy lodem. Pamiętajcie, jeżeli nie macie w domu shakera, zajrzyjcie w poprzednie odcinki. Pokazaliśmy Wam, jak wykorzystać domowe sprzęty, które znajdziecie w kuchni. Do shakera dodamy 20 ml syropu cynamonowego, który przygotowałem wcześniej. Do syropu cukrowego wrzucamy laskę cynamonu. Po 10 minutach otrzymujemy syrop cynamonowy. Bardzo naturalny, pyszny i przed Was własnoręcznie przygotowany. Tak jak powiedziałem, 20 ml. Do tego dodamy 40 ml świeżo wyciśniętego soku z limonki. Następnie dodamy 50 ml tego, czego nam nigdy chyba w Polsce nie zabraknie, czyli świeżo wyciśniętego soku z antonówek. No i całość wzmocnimy wódką, której dodajemy 60 ml. Nie przerażajcie się tą ilością alkoholu. No i standardowa już czynność, nie będę o niej długo mówił, czyli wstrząsamy z lodem. Około 20 sekund powinno wystarczyć, żeby rozcieńczyć nasz koktajl i nadać mu odpowiedniej temperatury. Koktajl podany w próbówkach, czyli szoty. Całość przesadzimy do naczynia, z którego łatwiej będzie nam przetransportować płyn do próbówki, czyli ja użyję sobie takiego kubka z lejkiem. No i uzupełniamy. A żeby jeszcze bardziej urozmaicić nasze podanie, do próbówek wsadzimy po cząstce limonki, którą Wasi goście będą mogli sobie zagryźć naszą przygotowaną miksturę. I w ten oto prosty sposób przygotowaliśmy odjazdowe, imprezowe szoty podane w próbówkach. Przez to na pewno zaskoczycie swoich znajomych, nie tylko podaniem, ale i smakiem, który znajduje się w środku. Niby banalnie proste połączenie, jednak smak na pewno Was zaskoczy. Tutaj już mam pierwszego chętnego, proszę bardzo. Ja poczęstuję się kolejnym. Jeżeli nie chcecie przegapić tego, co przygotowaliśmy dla Was w kolejnych odcinkach, no to szybko poszło. Słyszę, że musimy już kończyć, bo tutaj jedna porcja już została wypita przez operatora i mówi, że nie może się doczekać kolejnych. Może ja sobie je tutaj odstawię, bo sam zechcę też spróbować. Czas na degustację. Wygląda fajnie, na pewno próbówka robi robotę. Smacznego. Bardzo orzeźwiający. Półsłodki. Z lekką nutą antonówki. Niewyczuwalna ilość alkoholu, dlatego uważajcie. Po piątej porcji może Wam się zbyt mocno zakręcić w głowie. Zmieniajmy kulturę picia, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, bo w kolejnych odcinkach będzie się działo, uwierzcie mi na słowo, będzie się działo. Hej!